Vom Herrn geliebte Geschwister, lasst uns ein paar Verse aus Matthäus 17 miteinander lesen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, przeczytajmy wspólnie kilka wierszy z Ewangelii Mateusza 17 rozdziału. Matthäus 17 von Vers 1 bis 8, lasst uns miteinander lesen. Przeczytajmy wspólnie z tego 17 rozdziału Ewangelii Mateusza od 1 do 8 wiersza. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, a jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Matthäus hatte die Aufgabe, den Herrn Jesus als den König Israels zu beschreiben. Mateusz otrzymał to zadanie, aby opisać Pana Jezusa w Ewangelii swojej jako króla izraelskiego. Gott hatte immer wieder durch die Propheten geredet. Bóg ciągle na nowo przemawiał do ludu swego przez proroków. Hatte auch den Messias angekündigt. I również zapowiadał nadejście Mesjasza. Und jetzt war der Messias gekommen. Teraz Mesjasz już przyszedł na ziemię. Und man hatte getan mit ihm, was man wollte. I ludzie uczynili z nim, co chcieli. Matthäus gibt viel mehr Zitate des Alten Testamentes als die anderen Evangelisten. Mateusz najwięcej ze wszystkich ewangelistów przytacza cytaty ze Starego Testamentu. Um zu zeigen, dass er wirklich der von Gott verheißene Messias ist. Aby pokazać, że Pan Jezus jest rzeczywiście tym przez Boga obiecanym Mesjaszem. Nein, es sind keine blinden Behauptungen. I nie są to jakieś ślepe twierdzenia, bezpodstawne. Viele, viele Verheißungen hatte Gott im Alten Testament gegeben im Blick auf seinen Messias. Wiele, wiele obietnic Bóg darował w Starym Testamencie w związku z Mesjaszem. Doch sie hörte nicht. Sie hörte nicht. Die Israeliten hörten nicht auf diese. Ja, jednak Izraelici nie posłuchali tych proroc. Sie wollten nicht einen demütigen Messias haben. Oni nie chcieli posiadać takiego pokornego Mesjasza. Der nach Zacharia 9 demütig auf einem Esel einritt. Tego, który według proroka Zachariasza, 9 rozdział, w pokorze wielkiej jechał na oślęciu. Sie wollten keinen Mann, der keine Gestalt hatte. Oni nie chcieli takiego męża, który nie miał kształtu ani postaci. Und doch war es der ewige Ratschluss Gottes. A jednak było to wszystko według tego wiecznego postanowienia Bożego, dass er seinen Christus oder Messias so darstellen wollte. Który w ten sposób chciał swojego Chrystusa, Mesjasza, w ten sposób przedstawić. Er sollte als das Lamm Gottes über diese Erde gehen. I on miał tutaj przejść przez tą ziemię jako ten baranek Boży. Sollte Gott in Gnaden offenbaren. I miał objawić Boga w łasce. Die Juden waren sehr überzeugt von ihrer Abstammung. Żydzi byli bardzo przekonani swojego pochodzenia i dumni z tego. Doch mit der natürlichen Abstammung ist zwar ein Segen verbunden, ein zeitiger Segen verbunden. Tak, wprawdzie z tym cielesnym pochodzeniem powiązane jest pewnego rodzaju błogosławieństwo.
aber niemals kann es zu einer inneren Verbindung mit Gott kommen. Ale na tej podstawie nigdy człowiek nie może dojść do łączności ścisłej i wewnętrznej z Bogiem. Wenn man nicht Zuflucht nimmt zu der reinen Gnade Gottes. Jeżeli się nie skorzysta i człowiek nie uciecze się do tej czystej łaski Bożej. Die meisten hat ihn abgelehnt. Większość właśnie odrzuciła go. Und nur noch ein kleiner Teil hing in Liebe an dem Herrn Jesus. I tylko niewielka część z tego narodu w miłości przyłączyła się i trzymała się Pana Jezusa. In Kapitel 16, Vers 21 zeigt uns der Heilige Geist, dass der Jesus anfängt von den Leiden, die über ihn kommen sollten, zu den Jüngern zu sprechen. W tym 16 rozdziale, w 21 wierszu czytamy o tym, że Pan Jezus od tego miejsca zaczyna opowiadać o tych cierpieniach, które mają na niego przyjść. Petrus meint es gut. Piotr miał dobre zamiary. Doch es war nicht gut, als er den Herrn zur Seite nahm. Ale jednak nie było to rzeczą dobrą wtedy, gdy on wziął Pana na bok. So ist auch für uns wichtig. I też i dla nas jest to rzeczą ważną. Dass unsere Liebe zu Christus immer mehr gekennzeichnet ist in Erkenntnis. Aby nasza miłość do Chrystusa coraz to bardziej charakteryzowała się poznaniem Jego osoby. In diesem Augenblick war Petrus sogar der Sprecher Satans. Bo w tym momencie to Piotr nawet był mówcą ze strony szatana. Dann spricht der Jesus in Vers 24 von der Nachfolge. A następnie Pan Jezus w 24 wierszu tego 16 rozdziału mówi o naśladowaniu Go. Nicht nur er alleine wollte diesen Weg gehen. Nie tylko On sam chciał tą drogą podążać, in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes, będąc w jednomyślności z myślami Bożymi, sondern er zeigt, dass sie selbst auch diesen Weg gehen könnten. Ale pokazywał Żydom, że i oni sami tą samą drogą mogą iść. Natürlich haben die Nachfolger nichts mit dem Kreuz von Golgatha zu tun. Naturalnie wszyscy ci naśladowcy nie mają nic do czynienia z krzyżem Golgoty. Es ist die Basis zu dem neuen Leben, który jest podstawą do nowego życia. Aber Lebenserfüllung finden wir nur, wenn wir das Gestorbensein mit Christus praktizieren. Ale pełnię życia my możemy osiągnąć tylko wtedy, jeżeli będziemy w naszym praktycznym życiu urzeczywistniali to, że mamy być razem z Chrystusem umarłymi, czy razem z Nim ukrzyżowanymi. Derjenige, der sein Leben verliert. I ten tylko, kto straci swoje życie, der wird es finden. Ten życie znajdzie. Der wird Lebenserfüllung hier finden. Ten znajdzie pełnię życia. Dem wird vergolten werden in der Zeit und in der Ewigkeit. Ten otrzyma wynagrodzenie w czasie teraźniejszym, jak również i w wieczności. Somit können wir von dieser Schriftstelle ausgehend sagen. I tak, począwszy od tego miejsca biblijnego, możemy powiedzieć, dass für jeden Wiedergeborenen Lebenserfüllung für Gott, von Gott vorgesehen ist. Że dla każdego nowonarodzonego człowieka przewidziane jest ze strony Boga życie w pełni życia. Nicht Lebenserfüllung, wie die Menschen dieses Zeitlaufs es nennen mögen. A nie jest to pełnia życia taką, jaką sobie wyobrażają ludzie nam współcześni. Aber Lebenserfüllung, die im Lichte der Ewigkeit ihre Anerkennung findet. Ale jest to pełnia życia, która w światłości wieczności, czy w świetle wieczności dopiero będzie tą pełnią i znajdzie uznanie w oczach Bożych. Das ewige Heil der Seele wird besonders vorgestellt in Vers 26. I wieczne zbawienie duszy w szczególny sposób zostało przedstawione w 26 wierszu. Und dann spricht der Jesus Christus von der Herrlichkeit des Reiches des Sohnes des Menschen. A następnie Jezus Chrystus mówi o tej chwale Syna Człowieczego. Wir erwarten als Gläubige der Gnadenzeit ja sein Wiederkommen zur Heimholung der Braut.
a my, wierzący obecnego czasu łaski, oczekujemy Jego powtórnego przyjścia, aby zabrał nas jako swoją oblubienicę do swojego domu. Aber wir freuen uns auch auf den Augenblick, wo Christus als Herr der Herren und König der Könige anerkannt werden wird. Ale również możemy się cieszyć i na tą chwilę, w której nasz Pan będzie uznany przez wszystkich jako Pan Panów i Król Królów. Er, der für nichts geachtet worden ist. Ten, który kiedyś tak nie był poważany i za nic potraktowany. Keiner war so verachtet wie er. Gdyż nie było innego człowieka, który by był tak pogardzony jak on. Und wenn wir das gestorben sein mit dem Herrn Jesus verwirklichen, werden wir auch Verachtung erleiden. Również i my, jeżeli będziemy urzeczywistniali ten stan, że umarliśmy razem z Chrystusem, też będziemy żniwowali pogardę ze strony świata. Doch einmal wird der Augenblick kommen, wo auf dieser Erde die Dinge total umgedreht werden. Ale przyjdzie kiedyś taka chwila, kiedy te rzeczy na tej ziemi będą całkowicie przemienione. Christus wird wiederkommen mit all seinen Heiligen. Chrystus przyjdzie ponownie ze wszystkimi swoimi świętymi und mit allen Engeln. I z wszystkimi aniołami. Und dann zeigt in Vers 28, a następnie w 28 wierszu pokazuje nam, dass einige von den Jüngern die Herrlichkeit dieses Reiches sehen würden. Że niektórzy z tych stojących wokoło Niego uczniów będą mogli oglądać chwałę tego przyszłego Królestwa. Das Reich des Sohnes des Menschen. Królestwa Syna Człowieczego. Das heißt, es ist nicht nur auf Israel beschränkt, wie das bei dem Messias der Fall ist. To oznacza, że ono nie jest tylko ograniczone dla Izraela, tak jak było przewidziane dla Mesjasza, sondern die ganze Erde wird an dem Segen partizipieren, der mit der Herrschaft des Herrn Jesus in Verbindung steht. Ale cała ziemia będzie partycypowała w tym błogosławieństwie, jakie jest połączone z panowaniem Pana Jezusa w tym królestwie. Das wird dann sein, wenn das tausendjährige Reich unter seiner Herrschaft ins Leben gerufen wird. Nastanie to wtedy, gdy zostanie powołane do istnienia te tysiącletnie królestwo. Somit kommen wir jetzt zu unserem Abschnitt. I tak, teraz począwszy od tego miejsca, możemy przejść do naszego przeczytanego urywku ze 17 rozdziału. Diese Begebenheit, das kennen wir ja, haben wir in den drei evangelischen Abhandlungen, Matthäus, Markus und Lukas. To zdarzenie znamy, że jest opisane w trzech Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza. Den sogenannten synoptischen Evangelien. W tak zwanych synoptycznych Ewangeliach. Und doch haben Matthäus und Markus gewisse Parallelen. A jednak Mateusz i Marek mają tutaj bardzo wiele wspólnego w tym opisie. Während Lukas besondere Besonderheiten hervorhebt. A Łukasz szczególne cechy tutaj tego zdarzenia podkreśla. Nach sechs Tagen. Po sześciu dniach czytaliśmy w pierwszym wierszu. Das ist sicherlich ein Hinweis auf die Arbeitswoche. Z całą pewnością jest to tutaj wskazówka na tydzień pracy. Sechs Tage sollen wir arbeiten. Sześć dni mamy pracować. Die Zeit des Arbeitens war jetzt vorüber. Wprawdzie czasy tej pracy już przeminęły. Das Bild, was sich jetzt vor unseren Augen entwickelt, ist nicht ein Bild der Arbeit. Bo obraz, który teraz rozpościera się przed naszymi oczami, to nie jest obraz dnia pracy, sondern der Ruhe. Ale to jest obraz dnia odpoczynku. An anderer Stelle steht nach acht Tagen. W innym miejscu jest napisane po ośmiu dniach. Da haben wir einen anderen Gedanken. W tym zawarta jest znowu inna myśl. Da ist es der Gedanke, dass Gott etwas Neues beginnt. W tym zawarta jest myśl, że Bóg rozpoczyna coś nowego. Und so sind beide Gedanken für den Glaubenden sehr kostbar. A wiemy, że obydwie te myśli są dla człowieka wierzącego kosztowne. Wir, die Gläubigen der Gnadenzeit, sind gewissermaßen eine gewisse Erstlingsfrucht. Bo my, wierzący obecnego czasu łaski, w pewnym sensie jesteśmy pierwocinami. Aber
die Gedanken Gottes im Hinblick auf diese Welt sind, dass er auch den Segen auf die Menschen bringen will. Ale myśli Boże w stosunku do tego świata są takie, że Bóg chce i swoje błogosławieństwo zesłać. Selbst die Tiere werden frei werden. Nawet i zwierzęta będą wyzwolone. Das bleibt natürlich bestehen. Es bleibt natürlich bestehen, dass nur jeder Wiedergeborene in das Reich Gottes eingehen kann, wie das aus Johannes 3 klar zu entnehmen ist. Naturalnie dalej pozostaje prawdą to, że tylko i wyłącznie człowiek nowonarodzony może wejść do tego królestwa, jak możemy przekonać się, czytając trzeci rozdział Ewangelii Jana. Wie mag das Herz der Jünger schwer gewesen sein? O, jakże musiało być ciężko na sercu uczniów. Sie sahen doch, dass die Wolken des Hasses und der Verachtung über ihren Meister immer mehr zusammenschlugen. Bo przecież na pewno to zauważali, że te ciemne chmury nienawiści i złości i odrzucenia ze strony tego narodu coraz to bardziej zaciągały się nad głową ich umiłowanego mistrza. Dass der Hass, besonders der geistigen Führerschaft, sich unmittelbar entfalten würde. Że zło zawarte szczególnie w tych sercach tych warstw rządzących w ówczesnym czasie w szczególny sposób się objawia. Und wie war's bei dem Herrn Jesus selbst? A jak sprawa wyglądała w przypadku samego Pana Jezusa? Hat er sich mit den Leiden beschäftigt, die auf ihn zukommen würden? Czy on zajmował się tymi cierpieniami, które miały go spotkać? Nein. Nie. Es war sein Herzenswunsch, seine Jünger zu stärken. Jego serdecznym życzeniem było, aby posilić swoich uczniów. Jetzt möchte ich kurz auf fünf Aktivitäten des Herrn Jesus aufmerksam machen. I teraz chciałbym krótko wskazać na pięć rodzajów aktywnego działania Pana Jezusa. Fünf Aktivitäten, die den Jüngern galten. Die den Jüngern galten, die er mitgenommen hat. Pięć różnych rodzajów aktywności, które również i obowiązywały uczniów. Der Jesus nimmt. Pan Jezus bierze. Der Impuls kommt von ihm aus. Ten impuls do działania właśnie pochodzi od Niego. Jedes gute und vollkommene Werk hat seinen Ursprung in Gott. Każdy dobry i każdy doskonały czyn i dzieło dokonane znajduje swój pierwszy impuls w Bogu. Das ist immer so. Zawsze tak sprawa wygląda. Der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun. Człowiek jest odpowiedzialny, aby pokutował. Und wenn er dann den Römerbrief liest, i jeżeli będzie czytał list do Rzymian, nachdem er Buße getan hat, nachdem er den Jesus angenommen hat, i potem, gdy on już pokutował i przyjął do swojego serca Pana Jezusa, dann sieht er, dass die Güte Gottes ihn zur Buße geleitet hat. To zauważy to, że to dobroć Boża doprowadziła go do tej pokuty. Der Mensch ist verantwortlich, an den Herrn Jesus zu glauben. Johannes 6. To człowiek jest odpowiedzialny, aby wierzyć w Pana Jezusa według Ewangelii Jana 6 rozdział. Und wenn er dann Epheser 2 liest, i gdy później jeszcze przeczyta drugi rozdział listu do Efezjan, dann erkennt er, dass dieser Glaube ein Geschenk Gottes ist. To dowie się o tym, że wiara jest tym podarunkiem Bożym. Christus als der Impulsgeber. Chrystus jest tym, który daje ten impuls. Der will dir den Impuls in deinem praktischen Leben geben. On również chce tobie w twoim praktycznym życiu dać ten odpowiedni impuls. Der will die Impulse geben, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. On chce również dawać te impulsy w momencie, gdy my zgromadzamy się jako zbór. Wenn wir den priesterlichen Dienst tun. Wtedy, gdy my wykonujemy tą służbę kapłańską. Dann möchte der Herr auch, dass du deinen Mund öffnest und vielleicht eine Liedstrophe vorschlägst. Wtedy Pan też chce, abyś i ty otworzył twoje usta i zaproponował choćby jedną zwrotkę z pieśni. Vielleicht einen kurzen Vers vorliest. Albo może przeczytałbyś krótki wiersz z Biblii. Das ist eine vollkommene Harmonie. To wtedy jest doskonała harmonia. Weil ein einheitliches Haupt diese Impulse gibt.
Dlatego, że ta jedyna głowa, ona rozsyła impulsy do członków. Ein Haupt, das uns vollkommen kennt, wie wir das im Gebet zum Ausdruck gebracht haben. Głowa, która nas doskonale zna, tak jak to mogliśmy wyrażać w modlitwie. Ein Haupt, das alle Anwesenden kennt. Głowa, która wszystkich tutaj i w tej sali obecnych doskonale zna. Ein Haupt, das alle liebt. Głowa, która też i wszystkich miłuje. Ein Haupt, das in seiner Weisheit allen Bedürfnissen entsprechen will. Głowa, która w swojej mądrości też chce sprostać wszystkim potrzebom. Da nimmt diese zwei Jünger, drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. I Pan zabiera tych trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana ze sobą. Der Jesus ist der Verbindende. Pan Jezus jest tym łączącym. Ist das nicht herrlich? Czyż to nie jest wspaniałe? Titusbrief. List do Tytusa. Verhasst untereinander hassend, das war unsere Visitenkarte. Verhasst untereinander hassend, sagt der Titusbrief. List do Tytusa mówi, znienawidzeni, wzajemnie się nienawidząc. Oder wenn wir an die ersten Kapitel des Römerbriefes lesen. Albo tak jak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Dunkler kann es wirklich nicht sein. O, rzeczywiście nie może być ciemniej. Aber jetzt ist der Herr, der die Herzen verbindet. Ale teraz mamy przed sobą Pana, który łączy serca. Unterschiede bleiben. Unterschiede bleiben. Różnice pozostają. Der Schöpfer hat uns alle unterschiedlich geschaffen. Bo Stwórca przecież nas różnorodnie stworzył. Wir sind unter unterschiedlichen Bedingungen aufgewachsen. Również też i w różnorodnych warunkach otoczenia naszego dorastaliśmy. Doch der Herr gibt allen drei Jüngern einen Impuls und verbindet sie miteinander. A jednak Pan tym trzem różnym uczniom daje ten swój jeden impuls i jednocześnie łączy ich. Dann sehen wir, dass er sie führt. Następnie widzimy, że to on ich poprowadził. Er ist nicht nur der Impulsgebende, nicht nur der Verbindende, sondern auch der Führende. On jest nie tylko tym, który daje ten impuls, tym, który łączy, ale on również jest i tym, który prowadzi. Er hat das Volk Israel geführt durch die Wolke der Herrlichkeit. On również i swój lud izraelski prowadził przez ten słup chwały swojej, ten obłok chwały swojej, przepraszam. So will er einen von uns führen. I tak też i on chciałby od nas każdego usłyszeć. Und so will er in den Zusammenkünften die Führung haben. Ale jednocześnie chciałby też i przejąć te prowadzenie w naszym wspólnym zgromadzeniu. Er führt sie für sich allein. I on ich tu wyprowadził dla siebie samego na osobność. Die Kinder lernen schon, dass der Jesus keinen Platz auf dieser Erde hatte. Już nawet dzieci uczą się o tym, że Pan Jezus na tej ziemi nie miał swojego miejsca. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. I wiedzą o tym, że lisy mają jamy swoje, ptaki niebiańskie mają gniazda swoje, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł skłonić głowę swoją. Aber jetzt nimmt er diese drei, sie sollen ganz für ihn sein. Ale teraz on bierze tych trzech uczniów i mają być tylko i wyłącznie dla niego osobiście. Er ist der Besitz ergreifende. On jest tym, który obejmuje w posiadanie. Als solcher drängt er sich aber nicht auf. Ale jako taki on się nie narzuca. Es war nicht in seinem Herzen. Takie coś nie było w jego sercu. Wie wir das in Philipper 2 lesen, Gott die Ehre zu rauben. Tak jak to czytamy w liście do Filipian, aby pozbawić czy obrabować Boga z jego chwały. Nein, es war in seinem Herzen, ihn zu ehren. Nie, w jego sercu było to pragnienie, aby Boga zawsze uczcić. Und das hat er getan. I on to czynił. Und so möchte er unser aller Herzen auch für sich allein haben.
I tak też i On chce serca nas wszystkich osobiście dla siebie posiadać. Nicht so ein bisschen Welt und so ein bisschen Christus. Nie takie serca, w których jest troszeczkę świata, a troszeczkę Chrystusa. Gott sagt einmal in seinem Wort, die Halbherzigen hasse ich. Bóg w jednym miejscu w swoim słowie powiedział, tych, którzy są połowicznego serca, nienawidzę. Elia muss sagen, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Eliasz musiał kiedyś powiedzieć, jak długo będziecie kuleli na obydwie strony. Nein, wenn göttliche Liebe sich vollkommen offenbart hat. Nie, jeżeli Boża miłość się w doskonałości objawia, wollen wir dann nicht unser ganzes Herz ihm weihen? Czy nie chcielibyśmy wtedy swoje całe serce Jemu poświęcić? Christus lebt in mir, sagt Paulus. A Paweł powiedział, Chrystus żyje we mnie. Ich lebe durch Glauben durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja żyję z wiary w tego Chrystusa, Syna Bożego, który mnie umiłował i siebie samego za mnie oddał. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, war ein Gebetsanliegen des Paulus. Aby Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach waszych, to było również treścią modlitwy apostoła Pawła. Christus hatte keinen Platz auf dieser Erde. Chrystus nie miał swojego miejsca na tej ziemi. Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, ihm den Platz in unseren Herzen immer mehr zu geben. O, chciejmy siebie nawzajem, jeden drugiego zachęcać do tego, abyśmy coraz to więcej miejsca udzielali w swoim sercu Chrystusowi. Wohin führt er sie? Dokąd On ich wyprowadził? Auf einen hohen Berg. Na wysoką górę. Wenn wir göttliche Offenbarung haben möchten, jeżeli my chcemy odbierać Boże objawienia, wenn wir getröstet werden möchten, jeżeli chcemy być przez Boga pocieszani, wenn wir Mut haben möchten, wie wir das im Lied zum Ausdruck gebracht haben, jeżeli my chcemy mieć w życiu odwagę, tak jak to wyrażaliśmy w naszej pieśni, dann müssen wir ihn als solchen handeln lassen. To wtedy my musimy pozwolić, aby On zaczął z nami działać. Dann müssen wir den richtigen Standpunkt einnehmen. Musimy również i zająć ten właściwy punkt, w którym staniemy dla Niego. Es ist nicht die Atmosphäre, die die menschliche Intelligenz kennt. Nie jest to atmosfera, którą zna ludzka inteligencja, sondern es ist die Atmosphäre des Himmels. Ale jest to atmosfera niebiańska. Somit haben wir hier fünf Handlungen, die der Herr Jesus zum Wohle der Jünger ausübt. W ten sposób oglądamy tutaj pięć czynności, które Pan Jezus wykonuje dla dobra tych, którzy są Jego własnością. Paulus sagt, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Paweł napisał, że my myśli swoje obejmujemy w posłuszeństwo Chrystusowe. Das Wort Gottes, lebendig gemacht durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, ist unser alleiniger Führer. A uczynić Słowo Boże jako te jedyne, które będzie nas prowadziło, to powinno być jedynym pragnieniem naszego serca. Und die Wahrheit wird uns lebendig und kostbar nur in Verbindung mit ihm. A prawda będzie dla nas żywa i kosztowna tylko wtedy, jeżeli będziemy żyli w tej łączności z nim. Also fünf Handlungen hat der Herr an den Jüngern vollzogen. A więc Pan Jezus tutaj dokonał pięć różnych czynności w stosunku do swoich uczniów. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir gesegnet werden möchten durch den Herrn. A my też powiedzieliśmy, że my chcemy być błogosławionymi przez Pana. Aber jetzt im zweiten Vers haben wir etwas völlig umgedrehtes. Im zweiten Vers haben wir etwas umgedrehtes. Ale w drugim wierszu oglądamy teraz całkowicie odwrotną rzecz. Und zwar verändert der Herr sich. Mianowicie Pan przemienia się. Und zwar er wird verwandelt. A mianowicie został przemieniony. Das wird immer so sein. Nicht nur tut der Herr etwas an unseren Herzen.
Tak zawsze będzie. To nie tylko Pan będzie coś czynił z naszymi sercami. Und bereitet uns vor, dass wir seine Herrlichkeit erkennen. I będzie nas przygotowywał do tego, abyśmy poznali Jego chwałę. Sondern er zeigt uns auch dann seine Herrlichkeit. Ale również będzie nam pokazywał swoją chwałę. Er tut das von den unterschiedlichsten Seiten aus. I będzie to czynił z różnorodnych stron. Und er weiß, was das für ein hoher Segen ist. A on też dobrze wie, jak to jest wspaniałe błogosławieństwo. Hier wird von seinem Angesicht zunächst gesprochen. Najpierw mowa tutaj jest o obliczu Jego. Jesaja 53 zeigt uns, dass er kein Ansehen hatte. Prorok Izajasz w 53 rozdziale pokazuje, że on nie miał jakiegoś wspaniałego widoku. Dass sein Angesicht so entstellt war, mehr als eines Menschen. A twarz jego była niepodobna do człowieczej bardziej niż innych ludzi. Dieses Angesicht, das so viel Güte und Liebe ausstrahlte. Ta twarz, te oblicze, które tak wiele dobrotliwości i błogosławieństwa promieniowało. Das strahlt hier wie die Sonne. Te oblicze zajaśniało tutaj jak słońce. Die Sonne ist ja in der Bild oft ein Symbol der höchsten Autorität. Bardzo często słońce jest obrazem, takim symbolem na najwyższy autorytet. Und so zeigt er Jesus Christus ihnen, dass er als die höchste Autorität zukünftig erkennbar sein würde. I tak w ten sposób Chrystus tutaj pokazuje, że również i On w przyszłości będzie uznawany jako ta najwyższa instancja i autorytet. Das ist die Zeit der Macht und Herrlichkeit. A będzie to czas tej chwały i wspaniałości. Heute ist die Herrlichkeit mit Gnade verbunden. Dzisiaj chwała połączona jest z łaską. Dann sehen wir die Kleider. Następnie oglądamy szaty Jego. Die Kleider sprechen von dem Verhalten. Szaty obrazowo wskazują na zachowanie się. Nicht nur das, was wir sind, ist wichtig, sondern auch das, was man von uns sieht, ist wichtig. Nie tylko ważne jest to, jakimi my jesteśmy, ale również ważne jest to, jakimi inni nas widzą. Bei dem Herrn Jesus war das auch in völligem Gleichklang. W przypadku Pana Jezusa sprawy te były w całkowitej jednomyślności, współbrzmieniu. Ich bin durchaus das, was ich auch rede, sagt Johannes. Jan mówi o nim, że on jest tym, co on mówi. Und dieses Verhalten ist heute schon für glaubende Menschen überaus kostbar, das Verhalten des Herrn Jesus. I to zachowywanie się Pana Jezusa już dzisiaj jest dla wszystkich wierzących ponad wszelką miarę kosztowną rzeczą. Aber sie werden auch in der Zukunft, wenn sie Christus sehen werden, so überwältigt sein von seinem Verhalten. Ale również i w przyszłości, gdy będą go oglądali jako tego uwielbionego w swoich przemienionych ciałach, będzie to dla nich tak wspaniałą rzeczą. Der gläubige Überrest wird fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? A ta wierząca resztka z ludu izraelskiego będzie pytała, cóż to za rany na dłoniach twoich? Er wird sagen, das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, mit dem ich lieben. A on wtedy odpowie, są to rany, które zadano mi w domu tych, którzy mnie miłują. Die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus dargestellt hat die Grundlage gelegt und wird an dem gläubigen Überrest auch ein Werk der Gnade tun. Ta łaska Pana Jezusa tutaj przedstawiona, ona również będzie miała swoje odbicie w tej wierzącej resztce z Izraela. Das Verhalten des Herrn Jesus wird also völlig ans Licht gestellt werden. I działanie Pana Jezusa będzie jawne dla wszystkich. Gott wird dafür sorgen. Bóg już o to się postara. Jetzt wird uns in Vers 3
zwei Männer des Alten Testaments vorgestellt. I w trzecim wierszu tego 17 rozdziału oglądamy przedstawionych dwóch mężów Starego Testamentu. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, sagt Johannes 1. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, mówi, że zakon został nadany przez Mojżesza. Und wie treu hat dieser Mann sich für die Sache Gottes eingesetzt. A jakże wiernie ten mąż Boży wstawiał się w tej sprawie. Wie hat den Herrn Jesus gewissermaßen studiert. I jakże bardzo on, można powiedzieć, w pewnym sensie studiował Pana Jezusa. So dass nicht ein gesetzlicher Geist von ihm ausging. Von Mose ging nicht ein gesetzlicher Geist aus. Tak, że ze strony Mojżesza nie objawiał się duch zakonny, sondern der Geist der Sanftmut. Ale duch łagodności. 4. Mose 12, ihr kennt die Stelle. Znacie to miejsce z 4. Księgi Mojżeszowej, 12. rozdział. Als dieser Mann wieder einmal massiv angegriffen wurde und das von den nächsten Verwandten. Gdy ponownie na tego męża Bożego spadły ataki, a to szczególnie ze strony najbliższych z jego rodziny. Da gibt Gott ein Zeugnis von seinem Knecht. Wtedy Bóg złożył swoje świadectwo na temat tego swojego sługi. Und sagt, es gibt keinen sanftmütigeren Menschen auf dieser Erde als Mose. I powiedział, że nie ma na całej ziemi bardziej łagodnego człowieka i pokornego człowieka jak Mojżesz. Einmal ist ganz resigniert. W pewnym miejscu swojego życia on całkowicie był zrezygnowany. Er sagt, ich kann nicht mehr. I powiedział, nie potrafię już dłużej. Noch ein wenig ist und sie steinigen mich. Jeszcze chwila, a cały ten naród ukamionuje mnie. Schließlich redet unbesonnen mit seinem Mund. Co też i doprowadziło do tego, że nierozsądnie on przemówił ustami swoimi. So dass dieser Mann Gottes, wie Gott ihn selbst nennt, tak, ten mąż Boży został do tego doprowadzony, tak jak Bóg go nazywa mężem Bożym, aufgrund der Regierungswege Gottes nicht ins Land kommt. Że na podstawie tych myśli Bożych, w których Bóg objawia swoje kierownictwo i rząd nad ziemią, nie został wprowadzony do tego obiecanego kraju. Wenn Mose in der Haushaltung des Gesetzes nicht ins Land kam. I tak, jeżeli Mojżesz za czasów panowania tego zakonu nie mógł wejść do obiecanego kraju, so sehen wir hier in Matthäus 17, dass die Gnade ihn dennoch ins Land brachte. To widzimy, że tutaj w Ewangelii Mateusza, 17 rozdziale, łaska tego Mojżesza wprowadziła do tego obiecanego kraju. Elia, der zweite Mann, der uns hier genannt wird, a drugi mąż, który tutaj w tym trzecim wierszu jest wymieniony, Eliasz, hatte die Aufgabe, das zehnstämmige Reich zurückzuführen zu Gott. On otrzymał od Boga zadanie, aby te królestwo 10 pokoleń izraelskich z powrotem nakłonić i przyprowadzić do Boga. Wenn es auch kurzzeitig eine äußere Rückwendung zu Gott gab. Nawet jeżeli za czasów jego życia nastąpiło tylko krótkotrwałe powrócenie tego narodu pod panowanie Boże, so war es doch kein innerer Zerbruch. To jednak nie objawiło się to wewnętrznym upokorzeniem i załamaniem w sercach tego narodu. Und keine ausdauernde Beugung vor Gott. I nie objawił się tutaj owoc trwałego upokorzenia się przed Bogiem. Das Wort Gottes bestätigt sich auch hier. I Słowo Boże również i w tym miejscu tutaj potwierdza. Die mich ehren, werde ich ehren. Tych, którzy mnie czczą, ja też uczczę. Beide Knechte wurden massiv angegriffen. Tak, obydwaj ci słudzy Boży, prorocy, byli bardzo mocno atakowani przez ich współczesnych ludzi. Beide Knechte waren auch ganz einsam. I obydwaj słudzy Boży w swoim życiu byli bardzo samotnymi. Aber der Herr ehrt seine Knechte, die aushielten.
Ale Pan właśnie teraz uczcił swoich sług za to, że oni wytrwali do końca. Der Herr ehrt Mose, indem er ihn persönlich beerdigt. A Pan również i uczcił Mojżesza przez to, że osobiście go pogrzebał. Und Elia durfte im Sturmwind, ohne durch den Tod zu gehen, in den Himmel fahren. A Eliasz miał ten zaszczyt, że nie musiał przechodzić przez śmierć, tylko w tym wietrze sztormowym został żywo wprowadzony do nieba. Beide hatten schwache Momente in ihrem Leben. Obydwaj mężowie mieli również i momenty słabości w swoim życiu. Doch beide sind hier vereinigt mit Christus. A jednak oglądamy ich tutaj obydwóch zjednoczonych z Chrystusem. Wenn wir den Bericht von Lukas hinzuziehen. I teraz, gdybyśmy jeszcze otworzyli opis, jaki czytamy w Ewangelii Łukasza na temat tego zdarzenia, dann sehen wir, dass sie in Herrlichkeit erschienen. To tam przeczytamy, że i ci dwaj mężowie Boży w chwale swojej się objawili. Lukas 9 und Markus 9. Łukasza 9 i Ewangelia Marka 9 rozdział. Ist das nicht auch ein Hinweis für uns? Czy to też nie jest wspaniałą wskazówką dla nas? Dass Christus wiederkommt und unserem Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu Gleichförmigkeit seinem Leibe der Herrlichkeit. Philipper 3. Że Chrystus, gdy przyjdzie, przemieni ciała nasze tutaj te ciała niskości w ciała chwalebne, podobne do Niego. Mose ist gestorben. Mojżesz zmarł. So ist ein Bild von den Gläubigen, die durch den Tod gehen müssen. I tym samym stał się obrazem dla wszystkich, na wszystkich wierzących, którzy będą musieli na tej ziemi przejść przez śmierć. Elia ist nicht gestorben. Eliasz nie zmarł tutaj na ziemi. Er ist somit ein Bild von denen, die lebendig verwandelt werden. I tym samym stał się on obrazem na wszystkich wierzących, którzy żywo będą przemienieni w momencie przyjścia Pana Jezusa. Und die Jünger sind diejenigen, die den Überrest darstellen. A uczniowie są tutaj obrazem na tą wierzącą resztkę z ludu izraelskiego. Die gestorbenen, die werden mit Christus kommen. A wszyscy ci, którzy zmarli, oni razem z Chrystusem przyjdą. Und die entrückten. I również razem ze wszystkimi tymi, którzy byli żywo pochwyceni przez Niego. Alle werden vollkommen gemacht werden und dann mit Christus kommen. Oni wszyscy będą teraz przemienieni i doskonałymi uczynieni i razem z Chrystusem przyjdą. Und dann ist wieder eine Schönheit hier vor unserem Herzen. Sie unterreden sich mit ihm. I znowu następną piękność tutaj oglądamy, wspaniałą dla serc naszych, rozmawiali z nim. Wie schön ist das. Jakże to jest piękne. Der Herr gibt nicht Licht über irgendwelche zukünftigen Ereignisse. Pan nie tylko daje światło dotyczące tych przyszłych wydarzeń. Das tut er an vielen Stellen. On tutaj w tym miejscu właśnie to czyni. Aber hier heißt es, sie unterredeten sich. Ale tutaj jest też napisane i rozmawiali z nimi. Es ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Tutaj oglądamy dialog, a nie monolog. Es ist eine Unterhaltung, die von allen Personen geführt wird. Była to rozmowa, która była prowadzona przez wszystkie w tej rozmowie, w tym spotkaniu uczestniczące osoby. Welch eine herablassende Liebe unseres Herrn. O, jakże tak wielce się skłaniająca miłość naszego Pana. Was war das Thema? A jaki był temat ich rozmowy? Das finden wir in Matthäus nicht. O tym tutaj nie czytamy w Ewangelii Mateusza. Das ist, dass er in Jerusalem den Ausgang erfüllen sollte. Ale w innym miejscu czytamy o tym, że rozmawiali o tym zakończeniu pielgrzymki Pana Jezusa, jakie miało nastąpić w Jerozolimie. Es war im Ratschluss Gottes verankert, dass ein Christus leiden sollte. To było już w tym postanowieniu Bożym umieszczone, że Chrystus będzie musiał cierpieć. Diese Leiden sind Gesprächsgegenstand. Te cierpienia były właśnie przedmiotem ich rozmowy. Welch ein erhabenes Thema.
O, jakże wzniosły temat. Gibt es ein erhabenes Thema als Christus in den Leiden? Czy istnieje jakiś wznioślejszy temat niż właśnie Chrystus w jego cierpieniach? Wo seine Liebe seine höchste Darstellung fand? Tam, gdzie jego miłość urzeczywistniła się w największym wymiarze. In alle Ewigkeit werden wir nicht müde werden, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. My po całą wieczność nigdy nie zmęczymy się, rozważając ten właśnie temat. Petrus sagt, a Piotr teraz odzywa się i mówiąc: Herr, es ist gut. Panie, dobrze nam. Er ehrt Christus, indem er ihn Herr nennt. On tu uczcił Chrystusa przez to, że nazywa go Panem. Und er macht eine Feststellung, es ist gut, dass wir hier sind. I on tutaj dokonuje ważnego stwierdzenia. Dobrze nam tutaj być. Da ist eine Mutter, die sagt zu ihrem Kind, bo jest też i matka, która zwraca się do swojego dziecka. Geht zu den Zusammenkünften, das ist gut. I mówi, chodź na zgromadzenia, bo jest to rzecz dobra. Das ist eine Aussage, die Mutter trifft. Jest to wypowiedź, która pada z ust matki. Und diese Aussage ist sicherlich gut. I ta wypowiedź z całą pewnością jest dobra. Aber hier ist es eine Feststellung. Ale tutaj oglądamy stwierdzenie czegoś. Und das wird auch immer unsere Feststellung sein. Ale to też i będzie zawsze i stwierdzeniem z naszej strony. Wenn wir den Herrn in diesen fünf Punkten als den Handelnden tätig werden lassen. Jeżeli my w tych pięciu punktach jako tego działającego będziemy dopuszczali do tego, żeby on działał, dann wird das immer wieder neu die Feststellung sein, es ist gut, dass wir hier sind. To wtedy ciągle na nowo będzie to stwierdzenie na nowo wypowiadane. Dobrze nam tu być. Dann macht er einen Vorschlag. I Piotr następnie rozpościera swoją, przedkłada swoją propozycję. Ein Hinweis auch auf das tausendjährige Reich. Jako z całą pewnością wskazówkę na te tysiącletnie królestwo. Dabei setzt er fast den Herrn auf eine Stufe mit Mose und Elia. A w tej wypowiedzi stawia prawie na jednym poziomie Pana Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem. Auf einmal ist die Herrlichkeitswolke da. I nagle pojawia się obłok pełen chwały. Und eine Stimme kommt heraus aus dieser Wolke. I z tego obłoku rozlega się głos. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest moim umiłowanym synem. Welch ein Zeugnis. O, jakież świadectwo. Bei der Taufe haben wir auch ein anderes Zeugnis schon mal. W przypadku chrztu Pana Jezusa też słyszeliśmy podobne świadectwo. Dass Gott der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Że Bóg Ojciec wtedy powiedział, ty jesteś synem moim umiłowanym. Da ist die Aktivität auf Christus allein ausgerichtet. Wtedy oglądamy, że ta aktywność jest skierowana tylko jedynie na Chrystusa. Aber hier ist die Aktivität auf die Zuhörer ausgerichtet, auf die Jünger. Ale tutaj aktywność jest skierowana na uczniów, którzy temu się przysłuchują. Dieser ten ist mein geliebter Sohn. Jest synem moim umiłowanym. Das sind die tiefsten Empfindungen, die Gott erfährt.